Otwieram 40. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Serdecznie witam wszystkich Państwa zgromadzonych na naszej dzisiejszej sesji. Chciałbym Państwa w tej chwili prosić o powstanie. Chciałbym uczcić minutą ciszy naszą koleżankę, panią Urszulę Wojciechowską, długoletniego dyrektora szkoły w Otrębusach, przewodniczącą Rady Powiatu przez długie lata, członka zarządu powiatu pruszkowskiego. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj przewidziany jest następujący porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że obecnych jest 17 radnych, czyli rozstrzygnięcia podejmowane przez Radę Miejską w Brwinowie w dniu dzisiejszym będą prawomocne. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, informacje burmistrza gminy Brwinów. Punkt czwarty, informacje przewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie. Punkt piąty, rozpatrzenie uchwał w sprawie 5.1. Zmiany uchwały nr 30.324/2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2021-2028. 5.2. Zmian w uchwale budżetowej nr 30.325/2020 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 21 grudnia 2020 roku. Punkt 5.3. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Parzniw dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. 5.4. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Żuwin dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720 w zakresie budowy wykonania chodnika po stronie prawej drogi łączącego się z istniejącą drogą rowerową po stronie lewej w rejonie posesji 3 i 4 w miejscowości Czubin, gmina Brwinów. 5.7. Udzielenia pomocy Rzeszowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowego wyświetlacza prędkości. 5.8. Przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych i chodników leżących w granicach administracyjnych gminy Brwinów w sezonie zimowym 2021-2022. 5.9. Przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2022. 5.10. Nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów, gmina Brwinów, Kazimierza Michałowskiego. 5.11. Przyjęcia rezygnacji członka Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz członka Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów. 5.12. Rozpoznania skargi na działania burmistrza gminy Brwinów. 5.13. Rozpoznania skargi oraz wniosku dotyczącego działań burmistrza gminy Brwinów mających zapewnić dostawy wody do Sołec, Owczarnia, Terenia i Żuwin. 5.14. Rozpoznania skargi na bezczynność burmistrza gminy, przepraszam, to nie ten, 6. Przyjęcia protokołów z 35. sesji Rady Miejskiej. 7. Przyjęcia protokołu 36. sesji Rady Miejskiej. 8. Sprawy niesione wolne wnioski. 9. Zamknięcie sesji. Ponieważ wpłynęły dodatkowe projekty uchwał, chciałbym Państwa prosić o wprowadzenie do porządku obrad w punkcie 5.14 projektu uchwały w sprawie rozpoznania skargi na bezczynność burmistrza gminy Brwinów w sprawie usunięcia drzew. 5.15 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 5.16 zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. I chciałbym prosić Państwa o wprowadzenie tych trzech projektów uchwał do dzisiejszego porządku obrad. Czy są, proszę Państwa, jeszcze jakieś wnioski do zmiany porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym
Proponuję jednym wnioskiem to przegłosować. Sprawdzamy kworum. Pani Aldona Górniak, proszę o potwierdzenie kworum. Dziękuję. To są 19 osób, wszyscy obecni. O, jest i pan Grzegorz Matysiak, ale on w tej chwili jest jeszcze nie uzbrojony, że tak powiem, w tablet. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za wprowadzeniem tych uchwał do porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 19 radnych. Porządek obrad został przez Radę Miejską zmieniony jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3. Informacje burmistrza gminy Brwinów. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Z obowiązku chciałbym państwa poinformować, że pan burmistrz Kosiński jest chory i w jego zastępstwie w dniu dzisiejszym działa pan burmistrz Sławomir Walentowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Jedna informacja, którą jestem zobowiązany państwu przedstawić, jest to coroczna analiza danych zawartych w oświadczeniach majątkowych niżej wymienionych osób. Te kwestie odnośnie oświadczeń majątkowych regulują przepisy o samorządzie gminnym, ustawa, jak również przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie określenia wzorów, formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta. W naszym urzędzie osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym burmistrzowi gminy Brwinów to 1. pani Barabasz Danuta, 2. Dębowska Agnieszka, 3. Dolota Elżbieta, 4. Dzierzba Joanna, 5. Kowalczyk Zofia, 6. Kozłowska Anna, 7. Kurman Anna, 8. Makowska Małgorzata, 9. Przybylik Ewa, 10. Sobczak Anna, 11. Sobierańska Ewa, 12. Szwemin Marta, 13. Tokarewicz Romanowska, nie wiem dlaczego, Irena, 14. Urbańska Beata, 15. Walendowski Sławomir, 16. Żukowska Bożena, 17. Wysocki Jerzy, 18. Urbański Wiesław, 19. Wojtyniak Obwojska Małgorzata, 20. Kończak Sebastian. To były osoby, które składają oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2020 i wszystkie te osoby spełniły ten obowiązek i złożyły oświadczenie majątkowe do burmistrza w wyznaczonym terminie. Osoby składające oświadczenie majątkowe według stanu na dzień rozwiązania umowy o pracę lub powołania na stanowisko. Mieliśmy dwie takie osoby, pani Bożena Żukowska i pani Agnieszka Kiełbowska. Jedna z pań złożyła 27 kwietnia 2021. A druga z 9 kwietnia 2021. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych badaniu poddano pod kątem formalnym wszystkie rubryki dokumentów co do spełnienia kryterium staranności, rzetelności, zupełności, kompletności, wypełnienia wszystkich rubryk oświadczeń. Do właściwych urzędów skarbowych przekazane zostały oświadczenia majątkowe poszczególnych osób wraz z kopią zeznań rocznych. W wyniku dokonanej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych wyżej wymienionych osób przesłanych według właściwości do urzędów skarbowych, Urząd Gminy Brwinów otrzymał informację jedynie z Urzędu Skarbowego w Grodzisku Mazowieckim, której to Urząd Skarbowy stwierdził nieprawidłowość
oświadczeniu majątkowym pani Agnieszki Kiełbowskiej w punkcie 8 oświadczenia złożonego 9 kwietnia tego roku podano dochody na 21 grudnia 2020. W oświadczeniach pozostałych osób nie stwierdzono nieprawidłowości. Zgodnie z artykułem 24 i ustępem 3 ustawy o samorządzie gminnym jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Z pozostałych urzędów skarbowych takie informacje do nas nie wpłynęły. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 4, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej. Pierwsza sprawa dotyczy, proszę Państwa, uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez gminę Brwinów informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Brwinów za pierwsze półrocze 2021 roku. Paragraf 1. Przewodnicząca Agata Pączkowska, członkowie Karolina Aszkiełowicz, Agnieszka Serfs uchwala, co następuje. Pozytywnie z uwagą dotyczącą poziomu wykonania dochodów i wydatków majątkowych opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brwinów za pierwsze półrocze 2021 roku. 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie stwierdzi, co następuje. Uchwalony przez Radę Gminy Brwinów budżet na 2021 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w pierwszym półroczu bieżącego roku przewidywał plan dochodów w wysokości 199 316 546,66 zł. Dochody budżetu gminy zrealizowano w kwocie 104 857 426,88 zł, co stanowi 52,61% planu. Przy czym dochody majątkowe planowane w kwocie 12 254 248,87 zł wykonano w wysokości 2 576 527,54 zł, czyli 21,3% planu rocznego, to jest niższej niż wynikałoby to z upływu czasu. Uchwalony przez Radę Gminy budżet łącznie ze zmianami dokonanymi w pierwszym półroczu bieżącego roku przewidywał plan wydatków w wysokości 213 716 881,26 zł. Wydatki ogółem zrealizowano w kwocie 81 096 645,81 zł, co stanowi 37,95% planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały na poziomie 43,11% planu po zmianach, zaś wydatki majątkowe zrealizowane zostały na poziomie 18,43 planu, to jest na poziomie niższym niż wynikałoby to z upływu czasu. Wynik budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku stanowi nadwyżkę w kwocie 23 760 781,07 zł, podczas gdy planowany był deficyt budżetu na rok 2021 według stanu na 30 czerwca w wysokości 14 400 334,60 zł. Według danych zaprezentowanych w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniu RBZ stan zobowiązań według tytułów dłużnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 34 779 998,19 zł. Powyższą kwotę stanowią kredyty i pożyczki długoterminowe. Według danych zaprezentowanych w opiniowanej informacji oraz sprawozdaniu RB28S za okres od początku roku do 30 czerwca nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego. Skład orzekający stwierdza, że informacja o wykonaniu budżetu gminy Brwinów za pierwsze półrocze 2021 roku spełnia określone prawem kryteria. Realizacja dochodów i wydatków bieżących przebiegała w granicach wielkości określonych przez organ stanowiący. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji. Ja tu miałbym pytanie do pani skarbnik i przede wszystkim do pana burmistrza o ten komentarz Regionalnej Izby Obrachunkowej o realizacji dochodów przede wszystkim majątkowych w dosyć ograniczonym zakresie i
wydatków majątkowych tylko w zakresie 18% i 43 setnych. Czy to nie jest jakieś zagrożenie w stosunku do wartości, jakie podaliśmy w budżecie na koniec 2022 roku? Proszę Państwa, nie, tutaj nie ma się co martwić, że będzie jakieś zagrożenie. Z czego to wynika? Przede wszystkim dochody majątkowe to są dochody z dotacji na projekty unijne. Żeby dostać dochód majątkowy, to najpierw trzeba zrealizować zadania, bo my mamy wszystkie dotacje na zasadzie refundacji, czyli najpierw wykonujemy zadanie, później dostajemy zwrot pieniędzy za to zadanie. Natomiast, i to jest po stronie dochodów, natomiast po stronie wydatków jest to jak zwykle, inwestycje się rozpędzają i tak naprawdę od lipca, sierpnia dopiero zaczynają spływać faktury, które tworzą, robią nam to tak zwane wykonanie, bo robione są rzeczy w terenie, czyli są wykonywane prace, ale one są na początkowej fazie niefakturowane, dopiero w późniejszym okresie po wykonaniu, po pewnym zaawansowaniu zaczynają się zaczyna się fakturowanie, spływają faktury i tak naprawdę najwięcej wydatków inwestycyjnych to mamy w okresie ostatnich 3 miesięcy, czyli to jest październik, listopad, grudzień, wtedy mamy takie apogeum wydatków majątkowych. I tak jest corocznie. Wydatki majątkowe są na poziomie maksymalnie do 30% w pierwszym półroczu, no a później koniec roku to Państwo wiecie, jak wygląda. Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Otrzymaliśmy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedź na naszą uchwałę w sprawie organizacji dodatkowego punktu pomocy medycznej, tak zwanego SOR-u, o który wnioskowaliśmy, żeby był w szpitalu w Pruszkowie Kolejowym, jak pamiętam. Pan Sławomir Rakowicki, Przewodniczący Rady Miejskiej, to jest z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Szanowny Panie Przewodniczący, w odpowiedzi na Pana pismo przesłane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z 2 września 2021 roku drogą poczty elektronicznej przekazujące stanowisko Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie utworzenia na terenie powiatu pruszkowskiego szpitalnego oddziału ratunkowego. Uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień. Na podstawie pisma pana Sławomira Kamińskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Grodzickiego, otrzymanego w dniu 16 kwietnia bieżącego roku, które odnosiło się do zapisów uchwały nr 254/30/21 razy Rady Powiatu Grodzickiego, dotyczącej potrzeb zdrowotnych mieszkańców powiatu grodzickiego w zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w SOR, Mazowiecki Urząd Wojewódzki przeprowadził szczegółowe postępowanie w powyższej sprawie. Jednocześnie o jego przebiegu Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował pana Kamińskiego, Ministerstwo Zdrowia oraz Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. W dniu 7 maja 2021 roku zostało wystosowane pismo do pana Zbigniewa Tereka, dyrektora Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego NFZ, w którym zwrócono się z prośbą o określenie, który szpital w powiecie pruszkowskim spełniał wymogi w zakresie SOR zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 roku. Zwrócono się również z prośbą o wskazanie, czy w ostatnich 2 latach podmioty z wyżej wymienionego powiatu zgłaszały inicjatywę utworzenia SOR w swoich strukturach. W dniu 21 czerwca 2021 roku otrzymano stanowisko pani Katarzyny Słodkiej, zastępcy dyrektora wojewódzkiego NFZ, z którego wynika, że zarówno Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer, spółka z o.o., jak i Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie nie spełniają wymogów formalnych określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu ministra zdrowia. Zgodnie z otrzymanymi informacjami Stocer realizuje świadczenia w ramach chirurgii ogólnej, wyłącznie w ramach chirurgii jednego dnia, natomiast SPZZOS nie zabezpiecza dostępu do świadczeń w zakresie anestezjologii intensywnej terapii. W dniu 7 maja bieżącego roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki zwrócił się również pismem do pana Krzysztofa Rymuzy, starosty pruszkowskiego, z prośbą o informację w zakresie możliwości utworzenia SOR
podległym jemu podmiocie leczniczym z powiatu pruszowskiego. Z otrzymanego w dniu 24 maja 2021 roku stanowiska pana Rymuzy oraz pana Grzegorza Kamińskiego, członka zarządu, wynika, że przeszkodą do utworzenia SOR w ZOS w Pruszkowie jest brak wymaganej wyżej wymienionym rozporządzeniem ministra rozporządzeniem infrastruktury i sprzętu do całodobowej diagnostyki specjalistycznej kadry medycznej. Mając powyższe na uwadze, na obecną chwilę brak jest możliwości utworzenia SOR w wyżej wymienionych podmiotach leczniczych. Pan Wiesław Marszał, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa mazowieckiego, również potwierdził, że oba szpitale nie spełniają podstawowych wymagań formalnych, co uniemożliwia utworzenie SOR, który zapewniłby nieprzerwane funkcjonowanie, udzielanie niezbędnych świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia zgodnie z zasadą złotej godziny oraz nienaruszalnego standardu tak zwanego łańcucha przeżycia w warunkach szpitalnych. W tej samej sprawie, w odpowiedzi na tę samą uchwałę, dostaliśmy odpowiedź od ministra zdrowia. Szanowny panie przewodniczący, nawiązując do pisma z 23 sierpnia bieżącego roku, przy którym przekazano stanowisko przyjęte na 38 sesji Rady Miejskiej w Brwinowie, poparcia stanowiska Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie podjęcia działań w zakresie zaspokojenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców i świadczenia usług przez szpitalne oddziały ratunkowe, informuję, iż na wniosek ministra zdrowia wojewoda mazowiecki ponownie rozpoczął postępowanie w sprawie wskazania szpitali w powiecie pruszkowskim, które spełniają wymogi niezbędne do utworzenia szpitalnego oddziału ratunkowego, określone w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało zakończone przez wojewodę w dniu 13 lipca ustaleniem, iż na obecną chwilę brak jest możliwości utworzenia SOR w wyżej wymienionych podmiotach leczniczych, a tym samym umieszczenia ich w planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa mazowieckiego. Poniżej przedstawiam ustalenia dokonane przez wojewodę mazowieckiego. Z otrzymanego w dniu 24 maja 2021 roku stanowiska pana Krzysztofa Rymuzy, starosty pruszkowskiego, oraz pana Grzegorza Kamińskiego, członka zarządu, wynika, że przeszkodą do utworzenia SOR w Pruszkowie jest brak wymaganej rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szpitalnego działu ratunkowego, infrastruktury i sprzętu do całodobowej diagnostyki specjalistycznej oraz specjalistycznej kadry medycznej. Z otrzymanego w dniu 7 czerwca bieżącego roku stanowiska pana Wiesława Raboszuka, wicemarszałka województwa mazowieckiego, wynika, iż w szpitalu kolejowym imienia doktora medycyny Włodzimierza Reflera, funkcjonującym w ramach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji Stocer spółka z o.o., nie jest planowane uruchomienie SOR. Powodem powyższego jest brak spełniania warunków określonych w wyżej wymienionym rozporządzeniu, w tym brak lądowiska oddziału chirurgii ogólnej z częścią urazową, całodobowego dostępu do badań endoskopowych i ultrasonograficznych oraz lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej. Jednakże, jak pan wicemarszałek podkreślił, wyżej miniony podmiot leczniczy przy wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zabiegał o pozyskanie kontraktu na chirurgię ogólną. Hospitalizację realizowaną w trybie ostrym, jednak nie przyniosły one oczekiwanego rezultatu. Pan Wiesław Marszał, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla województwa mazowieckiego, również potwierdził, że oba szpitale nie spełniają podstawowych wymagań formalnych, co uniemożliwia utworzenie SOR, który zapewniłby nieprzerwane funkcjonowanie, udzielanie niezbędnych świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanie nagłego, bezpośredniego zagrożenia życia zgodnie z zasadą złotej godziny oraz nienaruszalnego standardu tak zwanego łańcucha przeżycia w warunkach szpitalnych. W opinii Ministerstwa Zdrowia wymienione przez powyższe organy przyczyny uniemożliwiające uruchomienie SOR na terenie powiatu pruszkowskiego nie są nieusuwalne i należy podjąć działania, które poprawią dostępność do świadczeń na rzecz osób w stanie nagłym w powiecie pruszkowskim i odciążą SOR w Szpitalu Zachodnim. Zgodnie z artykułem 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz odpowiednio artykułu 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym obowiązek promocji i ochrony zdrowia spoczywa również na samorządzie województwa oraz samorządach terytorialnych. Ponadto należy zaznaczyć, iż wyżej wymienione samorządy mają bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju zarządzania wskazanych w piśmie podmiotów leczniczych, gdyż są ich podmiotami tworzącymi. Mając na względzie powyższe przepisy, minister zdrowia wystąpił w dniu 17 lipca bieżącego roku do pana Adama Strudzika, marszałka województwa mazowieckiego,
z prośbą o rozpoczęcie przez samorządy terytorialne wspólnych działań prowadzących do szybkiego rozwiązania wyżej wymienionych problemów. Z poważaniem, z upoważnienia ministra zdrowia Waldemar Kraska, sekretarz stanu. I jeszcze jedna informacja dotycząca podziękowania marszałka województwa samorządom za zaangażowanie i wkład w rozwój społeczno-gospodarczy województwa mazowieckiego. Szanowni Państwo, w związku z kończącym się procesem wdrażania polityki spójności w latach 2014-2020 chciałbym podziękować wszystkim samorządom aktywnie biorącym udział w procesie pozyskiwania środków z funduszy europejskich za zaangażowanie i wkład w rozwój społeczny i gospodarczy województwa mazowieckiego. U progu nowej perspektywy Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący rolę instytucji zarządzającej dla powstającego obecnie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 stoi przed wyzwaniem zaplanowania wsparcia odpowiadającego na zidentyfikowane potrzeby społeczno-gospodarcze województwa i jednocześnie korespondującego z kierunkami rozwoju kreowanymi przez Unię Europejską. Jedną z ważniejszych reguł obecną nie tylko w prawodawstwie Unii Europejskiej jest zasada równości szans i niedyskryminacji. Zgodnie z równościowymi zasadami horyzontalnymi państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia działań w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Podobnie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podkreślono również wszystkich obywateli wobec równość wszystkich obywateli wobec prawa i wobec działania władz publicznych. Jednocześnie zabroniono z jakiejkolwiek przyczyny dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wnioskodawcy aplikujący o środki Unii Europejskiej zobowiązani byli przedstawić sposób realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu oraz zapewnić równościowe zarządzanie projektem. Wymóg ten wynikał z kryterium, którego niespełnienie powodowało odrzucenie wniosku i dotyczył zarówno projektów służących rozwojowi infrastruktury, jak i wsparcia kierowanego do osób z różnych grup społecznych. Projekty współfinansowane odpowiednio z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Społecznego, realizacja zobowiązań wynikających z wyżej wymienionej zasady następowała w trakcie wdrażania wsparcia, a ich weryfikacja nie na etapie rozliczania projektu oraz kontroli po jego zakończeniu. Pragnę podkreślić, że zapewnienie równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, będzie również szczególnym obszarem zainteresowania instytucji wdrażających politykę spójności w perspektywie finansowej 2021-2027. Zasada ta dotyczyć będzie wszystkich etapów wdrażania projektów, to jest przygotowania, realizacji, monitorowania i kontroli wdrażanego wsparcia. W ślad za stanowiskiem pana Waldemara Budy, podsekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Rozwoju, informuję, że działania wprowadzające różnicowanie odbiorców wsparcia, ich wykluczanie lub ograniczanie ze względów na jakiekolwiek przesłanki, np. wiek, niepełnosprawność, płeć, rasę, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, mogą być przyczyną odrzucenia projektu i braku możliwości współfinansowania planowanych przedsięwzięć. Dlatego też zwracam się z prośbą o podjęcie wszelkich kroków zapewniających spełnienie przesłanek zasady równości szans i niedyskryminacji, w szczególności tam, gdzie to zasadne, analizy wymagają podjęte uchwały, które mogłyby stać w sprzeczności z równym traktowaniem wszystkich potencjalnych beneficjentów i odbiorców wsparcia. Jednocześnie zachęcam Państwa do współtworzenia nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza poprzez uczestnictwo w konsultacjach tego dokumentu, a w najbliższej przyszłości także do udziału w naborach i aplikowania o środki europejskie. Szczegóły dotyczące nowego programu znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.fundusze-dla-mazowsza.eu. Z wyrazami szacunku, marszałek województwa mazowieckiego Adam Strudzik. I to by były wszystkie moje informacje w dniu dzisiejszym. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie uchwał w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wybinowie w sprawie letniej prognozy finansowej. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie tego projektu wraz z autopoprawkami. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, będę prosił panią skarbnik o
przybliżenie Państwu projektów uchwał. Szanowni Państwo, będę powiem o dwóch uchwałach jednocześnie, ponieważ projekt jeden, czyli zmiana WPF, tak naprawdę jest pochodną zmian, które zdarzyły się w budżecie. Zmiany w budżecie polegają na tym, że dokonujemy analizy i doprowadzenia dochodów i wydatków do stanu faktycznego wynikającego z realizacji tych wielkości. Po stronie dochodów głównie wprowadzamy dodatkowe pozyskane środki, zwiększamy plan w miejscach, gdzie realizacja jest znacznie wyższa niż pierwotnie zakładaliśmy, zmniejszamy plan w tych pozycjach, w których realizacja wskazuje na to, że plan nie zostanie wykonany. Natomiast po stronie wydatków gro rzeczy dotyczy porządkowania zadań inwestycyjnych, czyli zadania, które zostały już zrealizowane, ich plany pozostające zostają zlikwidowane. Część zadań jest przesunięta na rok następny, bo są to przeważnie zadania dotyczące projektowania i procedury przedłużające się już nam dają sygnał, że nie zostaną zrealizowane w tym roku. Dodatkowo wpływ na dochody i na wydatki miała również reorganizacja placówek oświatowych. Od 1 września tego roku powstały dwa nowe zespoły szkolno-przedszkolne. Oddany został dodatkowo nowe skrzydło szkoły podstawowej w Żółwinie, więc zmieniają się dochody w zakresie takim, jakim realizują te jednostki. Natomiast po stronie wydatków musimy dołożyć środków na funkcjonowanie nowej szkoły, bo dopiero teraz jesteśmy w stanie określić, jakie koszty wygeneruje to. W międzyczasie, jak złożona do Państwa został projekt uchwały, pojawiły się autopoprawki i ja bym teraz może omówiła te autopoprawki. Bardzo proszę. W projekcie numer 2, od tego zacznę, w samej treści uchwały dodane jest nowe tire ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym dotyczącym budowy pawilonów na targowisku miejskim w dziale 700, rozdział 705, paragraf 60-50. Dokładamy tutaj 50 tysięcy złotych po to, żeby móc rozstrzygnąć postępowanie przetargowe i zrealizować to zadanie w tym roku. W załączniku numer 1, czyli w dochodach, to jeszcze nie jest ten, to jest ten dzisiejszy. W załączniku numer 1 część autopoprawek omówiłam na komisji, natomiast dziś jeszcze pojawiła się jeszcze jedna nowa autoprawka. Jest to zmiana po prostu klasyfikacji budżetowej dla dotacji z powiatu na dofinansowanie transportu zbiorowego. Było zakwalifikowane w paragrafie 231, powinno być 232. Dodatkowo zmienia się pozycja dotycząca zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. W opisie do dwóch punktów, to jest pozycja minus 59 i plus 59 500 w tej tabeli. W opisie jest, że zmienia się klasyfikację budżetową dla transportu na szczepienia, promocję szczepień i powinno być PPS, powszechny punkt szczepień. Czyli poproszę zmienić te końcówki, nie PSP, tylko PPS. Ponadto autopoprawki jeszcze dotyczą dwóch uściśleń w uzasadnieniu. Jedno uzasadnienie, które mówi o tym, że zwiększa się plan z tytułu wpłat za duplikaty, legitymacje i powinno być dopisane i ślubów udzielanych poza urzędem gminy.
to jest już naniesione. I druga autopoprawka, która mówi o tym, że w rozdziale 756.16 paragraf 031 są to wpłaty, realizacja planu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, nie fizycznych, tylko prawnych. I to są wszystkie zmiany w załączniku numer 1. W załączniku numer 2. Nie, tam już jest poprawione. W załączniku numer 2 autopoprawka dotyczy wprowadzenia w dziale 7, działu 700, rozdział 705, paragraf 6050 i zwiększenia tutaj planu o 50 tysięcy. Jest to plan na zakup i montaż pawilonów handlowych na targowisku. Na końcu tabelki wprowadzane są jeszcze, jest jeszcze klasyfikacja dział 926, rozdział 926-95 i dwa paragrafy na łączną kwotę 65 tysięcy złotych i jest, są to środki przeznaczone na utworzenie lodowiska w Brwinowie w sezonie zima tegorocznej zimy, czyli końcówka tego roku i jednocześnie takie przedsięwzięcie zostało wprowadzone do WPF-u, żebyśmy mogli zapewnić środki na pierwsze miesiące przyszłego roku. Odpowiednie zmiany są też w uzasadnieniu do tej tabelki. I w załączniku numer 3 pojawia się autopoprawka w pozycji w dziale 700, rozdział 705, zadanie zakup. Zadanie się dokładnie nazywa budowa pawilonów handlowych przy targowisku miejskim. Zwiększa się plan wydatków o 50 tysięcy złotych. To są wszystkie autopoprawki w projekcie numer 2. W projekcie numer 1 natomiast autopoprawki wynikają z tego, że zmieniają się wartości dochodów bieżących, dochodów majątkowych i pozostałych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Pojawia się także nowe przedsięwzięcie, czyli zmieniają się wartości na stronie trzeciej jest ta wartość przedsięwzięć, czyli wydatków zablokowanych przez przedsięwzięcia. Zmienia się wartość różnicy między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. I to są wszystkie autopoprawki. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Bardzo proszę teraz przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów pana Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji też do obu projektów uchwał. Do uchwały w sprawie WPF i w sprawie zmian w budżecie. Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał wraz z autopoprawkami, które były znane i omówione w momencie posiedzenia komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do projektu uchwały? Bardzo proszę. Nie ma, w związku z tym proszę państwa, sprawdzamy kworum. Przechodzimy do głosowania. Kto jest? Tak? No. Już wszyscy, jest, już jest, jest. A, Michał Segietisz, tak. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w uchwale o wieloletniej prognozie finansowej? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.2. To jest do projektu zmian w uchwale budżetowej. Czy ktoś z państwa
ma uwagi bądź pytania do tego projektu uchwały? Nie ma pytań, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.3. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2022 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji o opinię do projektu. Panie Przewodniczący, zarówno ten projekt uchwały, jak i następny są bliźniaczo podobne, więc pozwolę sobie również przekazać stanowisko komisji, która pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani przewodniczącej Aldony Górniak. Czy ta uchwała była opiniowana przez Komisję Rolnictwa i Środowiska? Niestety nie była, bo pan przewodniczący nie skierował. Ja się nawet bardzo dziwiłam trochę, ale nie skierował pan przewodniczący do naszej komisji. Dziękuję. Czy są, proszę państwa, jakieś pytania do tego projektu uchwały? W sprawie zmian w uchwalonym wniosku sołectwa Parzniew. Nie ma. Nie ma. A nie, przepraszam, jest zgłoszenie. Pan Zbigniew Bartosik. Ja mam pytanie do pani sołtys z Parzniewa, bo widzę, że tam pod tym wnioskiem jest podpisanych 22 osoby, znaczy głosowało 22 osoby. Mam pytanie, jak liczne są u państwa zebrania Rady Sołeckie? No i na ile ten wniosek jest takim wnioskiem, który rzeczywiście interesowałby resztę mieszkańców? A z nowego osiedla też tam przychodzą? Rozumiem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.4. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żółwin dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego. Czy ktoś z państwa ma pytania do tego projektu? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ponieważ tutaj w tym wniosku pojawiają się takie zadania inwestycyjne, jak między innymi wykonanie projektu oświetlenia w ulicy Lnianej, czy oświetlenie miejsca spotkań przy parkingu, przy Orliku. Mam pytanie takie, czy rozumiem, że ewentualne nakłady na wykonanie tych działań będą przewidziane w budżecie, tak? I to jest uzgodnione, tak? Tak, dobrze pan myśli. W pierwszej wersji wniosku było kilka ulic, mieszkańcy wybrali jedną, bo taką wersję zasugerowaliśmy mieszkańcom, wybrali jedną, zrealizujemy ten projekt i w przeciągu 3 lat będziemy się starali oświetlić tą ulicę, a miejsce spotkań w roku następnym, no, jak uzyskamy zgłoszenie. Jeśli uzyskamy zgłoszenie w przyszłym roku, prawo budowlane mówi, że powinniśmy rozpocząć w przeciągu 3 lat inwestycje. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma pytań, przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk.
Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. No to Dariusz Krzemiński, a nie, już jest za, głosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.5, do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. Proszę bardzo pana burmistrza o wprowadzenie. Szanowni państwo, poproszę panią skarbnik o wprowadzenie. Szanowni państwo, projekt przedstawiony przez pana burmistrza zawiera stawki podatków od nieruchomości na poziomie roku ubiegłego powiększone tylko i wyłącznie o stopień inflacji, czyli o 3,6%. Jest to stopień inflacji ogłoszony przez GUS do celów właśnie podatkowych. Natomiast stawki te nie są stawkami maksymalnymi, które ogłosił, które są ogłoszone przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji o opinię do projektu uchwały. Panie przewodniczący, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję. Proszę bardzo przewodniczącą Aldonę Górniak. Komisja Rolnictwa i Środowiska jednogłośnie podjęła pozytywną opinię. Dziękuję bardzo. Czy są pytania, proszę państwa, do projektu uchwały? Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 20 radnych. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.6. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 720. I mam tutaj pytanie o sam tytuł uchwały do pana burmistrza. Czy to po stronie prawej i po stronie lewej ma jakieś znaczenie, bo z punktu widzenia to trzeba by, nie wiem, czy coś jest w przepisach, w którym miejscu droga się zaczyna, w którym kończy, bo jak nie ma w przepisach, gdzie się zaczyna, a gdzie kończy, to jest zależnie od tego, jak staniemy w stosunku do tej drogi, to będzie to albo po lewej, albo po prawej. W związku z tym proponowałbym, jeśli nie ma takiego przepisu, to po stronie prawej i po stronie lewej bym wykreślił. Są takie przepisy, tak, które mówią wyraźnie, gdzie się droga zaczyna, gdzie się kończy i ten zapis po prawej, po lewej jest właściwy. Rozumiem, dziękuję bardzo. Czy pikietaż drogi zawsze jest pokazany, skąd biegnie, czy z punktu A do punktu B. Dziękuję bardzo. To dotyczy pikietażu. Nie no, rzeką łatwiej jest, bo wiadomo, w którą stronę woda płynie, nie? Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów o przekazanie opinii komisji. Opinia jest pozytywna. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie widzę, nikt się nie zgłasza za pośrednictwem systemu SSA. Przechodzimy do głosowania. O, pani Aldona Górniak, proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja się zwracam do pana burmistrza Walendowskiego. To ta droga 720 to przebiega od Błonia do strony Brwinowa, od Brwinowa do Błonia, dlatego że ja od siebie jak patrzę, to by było po stronie lewej. Do Nadarzyna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Głosujemy, proszę państwa. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jeszcze pani Aldona. Pani Aldona Górniak jeszcze poproszę. Coś się nieładnie.
To i proszę o zaznaczenie pana Łukasza. Dziękuję. 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.7. To jest do projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi pruszkowskiemu w zakresie opracowania projektu organizacji ruchu i lokalizacji urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z dostawą, budową i montażem radarowego wyświetlacza prędkości. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów o opinię komisji. Szanowni Państwo, komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziewiętnaście głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.7. Przepraszam, to już było. 5.8. Przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogami powiatowymi obejmujących zimowe utrzymanie dróg. Jak Państwo doskonale wiecie, jest to corocznie takie zadanie realizowane ze środków przekazanych przez powiat, przez naszą gminę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Grzegorza Matysiaka o przekazanie opinii komisji. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? O tak. Zagłosowało 19 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.9. To jest do przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2022. To też już jest zadanie, które jest realizowane corocznie przez gminę. Bardzo proszę pana burmistrza, żeby przekazał krótką informację na temat tego projektu. Pan burmistrz Wysocki. Bardzo proszę. Szanowni państwo, na wniosek zainteresowanych i na moją prośbę obecna tutaj pani dyrektor Środowiskowego Ośrodka Pomocy Społecznej Joanna Dzierzba przygotowała projekt uchwały w postaci takiej jak na rok bieżący. Przypomnę tylko państwu, że zasady sprowadzają się do transportu maksimum w odległości nie większej niż 15 km od siedziby Urzędu Gminy Brwinów, że wysokość wydatków na jednego odbiorcę programu nie może przekroczyć kwoty 25 tysięcy złotych, że jest przewidziany udział finansowy zainteresowanych w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. I generalnie jeszcze jedna informacja. Zgodnie z programem proponować będziemy do projektu przyszłorocznego budżetu kwotę na jego realizację w wysokości 50 tysięcy złotych, czyli też tak jak na rok obecny. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, panią Adrianę Olczak o przekazanie opinii komisji. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie ma zgłoszeń. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk.
Trzeba Andrzeja Guzika, bo nie ma w tej chwili obecnego w sali, trzeba jakby zaznaczyć, że nieobecny. Wraca? Ale już jest po głosowaniu. 19 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.10. To jest do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze położonej w mieście Brwinów, Gwlina Brwinów. Proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej o przekazanie opinii. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Zgłosił się do pan Michał Segiel, bardzo proszę. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu. Ja mam taką w zasadzie prośbę niż wniosek o to, aby dodać w tej uchwale, iż uzasadnienie do niej stanowi jej integralną część. Dlaczego? Dlatego, że nadając nazwy miejscowe, bazując na postaciach historycznych, na znamienitych obywatelach, mieszkańcach naszego miasta, gminy bądź w jakiś sposób związanych, zapominamy o tym, że za ileś lat ulice i skwery i tak dalej będą nosiły to imię, tylko już nikt może nie pamiętać dlaczego i kim ta osoba była. Dlatego, że no, poza osobami ogólnie znanymi w kraju, liczne ulice Adama Mickiewicza i tak dalej, sprawa jest dość jasna. Natomiast w przypadku, gdy są to osoby no niestety mniej znane w kraju, nawet jest czasem możliwość pomyłki imion i nazwisk. I takie sytuacje się już zdarzały. Nawet była też sytuacja w Warszawie, gdy celowo nie zmieniając nazwy ulicy, tylko zmieniono patrona, bo się znalazła inna osoba, a poprzedni patron był, że tak powiem, z przedmiotowego ustroju działaczem. Natomiast uzasadnienie jest bardzo ładne, bardzo takie obszerne i ja ze swojej strony dziękuję za takie uzasadnienie, które otrzymaliśmy i bardzo bym się cieszył, gdyby właśnie tego typu uzasadnienia, opracowana historia, opis danej osoby, biogram nie znikł potem, nie zaginął pośród dokumentów, a żebyśmy wszyscy wiedzieli, kim dana osoba była. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Napisać zdanie do projektu uchwały, że uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Proponuję w paragrafie drugim, gdzie mamy szczegółowe położenie drogi wymienionej w paragrafie pierwszym, przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały. Ja bym w paragrafie trzecim to wstawił uchwały. W paragrafie trzecim. Oddzielne, w paragrafie trzecim, w paragrafie trzecim, potem numeracja paragrafu trzeci, by się czwarty. Zmieniła, potem czwarty by był i piąty. Czy w paragrafie trzecim uzasadnienie stanowi integralną część uchwały, tak? Taki jest wniosek? Taki był wniosek. Dobrze. Czyli mamy tutaj autopoprawkę i... Prosimy o wprowadzenie takiej autopoprawki. Uchwały i teraz jeszcze paragraf piąty. Tu jest dobrze, teraz paragraf tu. No, dubeńce. Czwarty i piąty. Tak. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze, proszę Państwa, jakieś wnioski do tego projektu uchwały? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk z wprowadzoną autopoprawką przez Pana Burmistrza. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Za 20 radnych głosowało. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.11. Przyjęcia rezygnacji z członkostwa powinno być Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz
członkostwa Komisji Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Finansów. Taką prośbę o wycofanie się z tych dwóch komisji złożył do mnie i do przewodniczących tych komisji pisemnie pan Karol Kin. W związku z tym na jego wniosek powstała taki projekt uchwały i on został państwu przedstawiony. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos? Pan Andrzej, tak? Guzik, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. W imieniu kolegi Karola Kina pragnę bardzo przeprosić w jego imieniu za to, że dzisiaj go nie ma, ale go nie ma z powodu choroby. I mimo, że chciał być, ale choroba wynikła. Jednocześnie Karol, serdecznie dziękuję wszystkim państwu z dwóch komisji, w których miał zaszczyt uczestniczyć. Jak pojawi się znowu, z całą pewnością osobiście podziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał zabrać jeszcze głos w trakcie tego projektu? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? O, przepraszam, bo jeszcze ktoś się zgłosił. Tak? Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. 19 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 5.12. To jest do rozpoznania skargi na działania burmistrza gminy Brwinów. Jak państwo pamiętacie, my tę skargę już rozpatrywaliśmy. Ta skarga dotyczy przekazanej przez wojewodę mazowieckiego, na ogólnie mówiąc, zaopatrzenie w wodę miejscowości Żuwin, Owczarnia i Terenia. Po prostu przedłużyliśmy wcześniej czas rozpatrzenia tego projektu uchwały. Ja skierowałem do wnioskodawców pisma z informacją, że w dniu dzisiejszym będzie ta skarga merytorycznie rozpatrzona. Zostało przygotowane uzasadnienie. Czy ktoś z państwa ma jakieś wnioski bądź uwagi do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Nie ma pana Krzemińskiego, to zaznaczamy nieobecny. Zagłosowało 14 radnych, przeciw głosowało 2 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że uchwała przez Radę Miejską została podjęta. Przechodzimy do punktu 5.13. To jest też projekt dotyczący tej samej sprawy, tylko on został do nas przekazany przez Kancelarię Prezydenta Rzeczpospolitej. Inny mieszkaniec i przez do innego organu to skierował, to też zostało skierowane do nas. To jest już sprawa, którą rozpatrywaliśmy. Też podjęliśmy uchwałę w sprawie przedłużenia rozpatrywania tej skargi. W tej chwili zostało przygotowane uzasadnienie bardzo podobne do uzasadnienia poprzedniej uchwały. Czy ktoś z państwa ma pytania bądź wnioski do tego projektu uchwały? Nie ma, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Nie ma, chyba musimy od nowa sprawdzić kworum, bo nie widzę pana. Wycofujemy to głosowanie i sprawdzamy kworum, bo nie ma pana Krzemińskiego. No to. Pan Firmin Słojewski jeszcze.
Jest. Wszyscy już są, potwierdzili kworum. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Zagłosowało 15 radnych, 2 głosowało przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.14, rozpoznania skargi na bezczynność burmistrza gminy Brwinów w sprawie usunięcia drzew. Bardzo proszę przewodniczącego Kurzątkowskiego, żeby przedstawił, bo to jest w dniu dzisiejszym wprowadzony projekt. Skarga wpłynęła drogą mailową na działania burmistrza, iż mimo próśb mieszkanki nie usunął powalonego drzewa, bądź urząd nie usunął powalonego drzewa z lasu w Kaniach. Po sprawdzeniu przez pracowników urzędu okazało się, że zwalone drzewo jest na terenie prywatnym. Wydział Ochrony Środowiska zwrócił się do właściciela o uprzątnięcie powalonych drzew. W związku z tym, iż teren nie należy do gminy, skarga na burmistrza jest niezasadna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy. Jest ktoś? Pan Andrzej Guzik, tak? Ja mam takie pytanie, czy ten wnioskodawcy, skarżący, czy skarżącemu, nie wiem, urząd odpowiedział, że to nie jest kompetencja urzędu, że to... Odpowiedział. Tak odpowiedział. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Jeśli mogę, faktycznie nie widzę załączonej korespondencji pod projektem uchwały, tak urząd odpowiedział, ewentualnie osoby zainteresowane, to bym poprosił z biura rady może rozesłać tą korespondencję, bo faktycznie widzę jakieś przeoczenie. Dziękuję bardzo. Pan Adam Adamczyk. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym właśnie podpytać o tę korespondencję. Tutaj mamy skargę na bezczynność. W jakim terminie została udzielona odpowiedź skarżącej? Ile czasu trwało, zanim ta odpowiedź została otrzymana? Czy w związku z tym to nie jest powód złożenia skargi, że nie otrzymała ta osoba odpowiedzi w jakimś rozsądnym terminie? Jeśli można, pani przewodnicząca. Bardzo proszę. Pierwszy mail wpłynął 12 stycznia, tu coś nie po kolei jest, i mniej więcej brzmiał tak: domagam się usunięcia 2 zwalonych drzew, które leżą od kilku miesięcy na ścieżce równoległej do rzeczki Zimna Woda pod lasem w Kaniach po przeciwnej stronie stadniny. Potem jest 1 maj. 12 stycznia wysłałam wam e-maila domagając się usunięcia powalonych drzew na ścieżce pod lasem w Kaniach. Do tej pory nie zostały one usunięte. Przez waszą opieszałość nie mogę przejechać tamtędy rowerzyści, a piesi ryzykują zdrowie przeciskając się pod drzewem, gdyż te mogą spaść i przygdzieć ich. Co wy do diabła pobieracie państwowe pieniądze za lenistwo? Zadbajcie o wygodę i bezpieczeństwo lokalnych mieszkańców, usuńcie w końcu te drzewa. I potem jest odpowiedź urzędu z 12 maja. I szanowna pani, przepraszamy za długi czas oczekiwania na odpowiedź, na pani zgłoszenie. Przedmiotowe drzewa znajdują się na prywatnej działce, nie będącej własnością gminy Brwinów. Za stan zadrzewień na gruntach prywatnych odpowiedzialny jest właściciel gruntu. W związku z powyższym zawiadomiliśmy właściciela o zaistniałym fakcie i prosiliśmy o uprzątnięcie drzew. W razie pytań proszę kontakt, jest numer telefonu. Jeszcze raz przepraszam za tak późną reakcję. I to nie wiem, czy wystarczy? Dziękuję.
Innymi słowy, na reakcję na pierwszą wiadomość pani czekała bez mała 5 miesięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. No. Ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do tego projektu? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Zagłosowało 15 radnych, 1 radny głosował przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.15, to jest do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyn. To nie było opiniowane przez... Było. To jaka jest opinia do obu projektów, poproszę. Panie Przewodniczący, oba projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję i była to opinia jednogłośna. Rozumiem, że to chodzi, Panie Burmistrzu, o połączenie autobusowe Nadarzyn-Brwinów. Jedną stronę ulicę Pruszkowską, a w drugą stronę będzie ulicą Natalińską, bo to są dwie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w punkcie 5.15? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.16. To jest do zawarcia porozumienia międzygminnego. Też w takiej sprawie, jak pan tu burmistrz wyjaśnił, jedna jest uchwała dotyczy ulicy Natalińskiej, druga ulicy Pruszkowskiej. Bardzo proszę, pan Michał Segid. Panie Burmistrze, mam tylko takie pytanie prawne, bo to się już pojawiało, ale czy konieczne jest rozdzielanie tego na odrębne uchwały, jeżeli to dotyczy i czy to tak naprawdę właśnie każda linia autobusowa będzie musiała mieć odrębną uchwałę, czy to wynika z takich, dziękuję bardzo. Tego nie dotarło, dziękuję. Tak, powinny być dwie uchwały, dlatego że jak Państwo podejmiecie uchwałę, dokładnie, są dwie uchwały i są później potrzebne do rozliczeń między gminami. W jednej tak? W jednej przejmujemy, a drugiej powierzamy. I później musimy się rozliczyć z gminą Nadarzyn, a gmina Nadarzyn z nami i potrzebne są dlatego dwie uchwały. Tak. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciał się zgłosić? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. 20 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 6. To jest do przyjęcia protokołu z 35. sesji Rady Miejskiej. Czy są uwagi do tego protokołu? Nie ma. Przechodzimy w związku z tym do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. Za głosowało 16 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Stwierdzam, że protokół z 35. sesji Rady Miejskiej został przyjęty. Przechodzimy do punktu 7. Do przyjęcia protokołu z 36. sesji Rady Miejskiej. Czy są, proszę Państwa, uwagi do tego projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Pan Dariusz Krzemiński, poproszę. Proszę zaznaczyć. Pan Dariusz jest za. Tak.
Dziękuję. 16 głosów za, 4 osoby wstrzymały się od głósu. Stwierdzam, że protokół z 36 sesji Rady Miejskiej został zatwierdzony. Przechodzimy do punktu 8. Sprawy wniesione i wolne wnioski. Bardzo proszę Państwa o zgłaszanie się za pośrednictwem systemu e-sesja. Pan Maciej Żukowski. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Burmistrzu, ponawiam prośbę o naprawę wyświetlacza prędkości na ulicy Powstańców Warszawy. Widziałem, że coś tam drgnęło, coś było naprawiane w tygodniu, ale dalej nie działa. A druga sprawa, czy zakończyło się już może zliczanie pojazdów, które poruszają się po rynku i wjeżdżają w drogę 3111W? Okej, okay, a teraz o. Teraz tak, teraz. Super. Wiecie, maseczka robi swoje. Czy zakończyło się już może zliczanie pojazdów, które z rynku wjeżdżają w ulicę Powstańców Warszawy? Bo słyszałem, że takowe ma miejsce. I czy istnieje jakaś szansa, żeby na podstawie tego zliczenia wprowadzić ruch dookrężny na rynku po istniejącej wysepce? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo. Czy mógł Pan się przedstawić? Nazywam się Ignacy Połacki, mieszkam w Otrębusach od 10 lat, z czego się bardzo cieszę. I mam takie trzy sprawy. Ja przepraszam, ja nie mam doświadczeń. Ja nie mam doświadczeń, jeśli chodzi o pracę samorządową i w związku z tym może drobna trema tutaj z mojej strony będzie. Ja mam trzy sprawy. Sprawa pierwsza jest następująca. Na ulicy Jałowcowej, gdzie 10 lat temu jako pierwszy tam się pobudowałem, mieszkam z rodziną. W tej chwili jest tam już 10 domków i mieszka nas tam dużo osób. Sprawa kanalizacji. Kilka dni temu mój sąsiad wysłał do pana burmistrza Walendowskiego ponaglenie, zapytanie, bo dostaliśmy pismo, odpowiedź pisma z 2018 roku, że projekt będzie w 2019. No i następnie wykonawstwo. No mamy 2021 rok. Tak, druga sprawa, może pan burmistrz, może nie pamięta, żeby tu poinformować. Ja jestem w kontakcie ostatnio z kimś, tam dzisiaj nie było tego pracownika. No, oczekujemy na reakcję, tam mail, jak powtarzam, tydzień temu chyba poszedł do pana burmistrza, czytałem go. Drugą sprawę mam następującą. Jest ulica przejazdowa, jest przejazd w Otrębusach. Jak słyszałem, pytałem z sąsiadami, rozmawiałem, od 100 lat, od początku były tam projektowane, były perony. Podejść tam do tych peronów było kilka. Zawsze były jakieś sprawy, argumenty na nie. Krótka odległość, oczywiście ja sprawdziłem wszystko. Są dwie krótsze odległości stacji. Czy tutaj wnoszę do zapisania taki właśnie wniosek, że żeby gmina Brwinów jako udziałowiec, bo jest udziałowcem, sprawdziłem to, no wystąpiła o te perony. Argumenty są, nie muszę powtarzać. Oczywiście plany rozwojowe spółki WKD są takie, że po prostu transport zeroemisyjny i tak dalej, i tak dalej. Wiele osób zostawiłoby samochody i na pewno by skorzystało. Proszę. Tak. Podkowa Wschodnia, Otrębusy jest około 2 km, 1900.
wychodzi około 800 metrów. Są miejsca, były plany od początku, natomiast jest tam około 800 metrów. Natomiast nie wiem, na której stacji od w kierunku Grodziska jest po 630 metrów. Jest podobno rok kolei. Mówimy tutaj o pieniądzach, tylko żeby występować. Pieniądze po prostu są ogromne ilości na tego typu rzeczy. To jest dla ludzi. I czy widzimy problemy, czy należy szukać problemy, czy się wysilić? Bo na pewno najlepsze to jest święty spokój dla każdego, żeby nie ruszać i tak dalej. Ja proszę, żeby ten temat gmina może jako współudziałowiec wystąpiła. A trzecia sprawa jaka jest? Trzecia sprawa jest taka. Płacę za, tam jest taki rów melioracyjny za torami i on tam sobie biegnie gdzieś daleko. 10 lat temu była ogromna powódź. Chyba z panem burmistrzem Wędałowskim jeszcze próbowałem coś warczyć. Było w powiecie. Na ulicy nasz kraju ktoś zrobił przestępstwo, to znaczy zamknął rów zamiast FI-800 rurą i studzienkami ze spadkiem, zrobił FI-400 i woda nie płynie. Czyli tak, teraz się ludzie tam kąpią, woda jest dosłownie, szpadlem się ruszy, a na skraju, nie wiem, 10 lat, bo ja pracuję w delegacji, nikt nie miał siły, żeby pokonać tych ludzi, żeby udrożnili. Tutaj, proszę Państwa, piwnicę do góry podnosi, a za tamto posesjo suchutko kilometrami, bo ktoś to zagrodził. Ja płacę. Komu podlegają ta instytucja, te melioracje, nie wiem jak to nazwać. Ten rok jest okropny, jeśli chodzi o opady i tam jest tragedia na niektórych ludzi. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza, żeby odniósł się do tych spraw, które pan zgłosił. Pierwsza sprawa na temat wyświetlacza, faktycznie podjął wykonawca naprawę, ale jest nieudana, będzie kontynuował. Ilość pojazdów w rynku, nie mam tutaj jeszcze wiedzy na ten temat, ale ją zdobędę i panu radnemu przekażę. Na temat ulicy Jałowcowej kanalizacji, w tej chwili jesteśmy zaczynamy pracę nad projektem budżetu. Odpowiedź będzie pewnie po 15 listopada dla mieszkańców. Odnośnie przystanku WKD Otrębusy, tak go sobie nazwijmy, no niech będą Otrębusy przejazdowa. Przyjmuję ten wniosek, zbadam sprawę, udzielę Państwu na jednej z komisji odpowiedzi, jak do takiego wniosku odnosi się WKD. Mamy oczywiście, jesteśmy współudziałowcem, ale jakby pan popatrzył dokładnie, jakie mamy możliwości, to okazuje się, że jesteśmy współudziałowcem, ale no nie mamy realnego wpływu na podejmowanie decyzji, bo zdecydowanym... Ale ja już odpowiedziałem panu na to pytanie. Odnośnie rowu melioracyjnego przekażę sprawę do spółki wodnej, udzieli spółka wodna odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa w tym punkcie jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, nikt się nie zgłasza, w związku z tym zamykam 40. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Serdecznie dziękuję Państwu za udział.